Zenek Martyniuk jest w Polsce niekwestionowanym królem muzyki tanecznej. Nic dziwnego, że Jacek Kurski już dawno podkreślił, iż nie wyobraża sobie zabawy sylwestrowej na antenie Telewizji Polskiej bez największej gwiazdy disco polo. Formalnością było pojawienie się gwiazdora w Zakopanem, pomimo doniesień o tragedii rodzinnej w tle. Zenek Martyniuk od lat stawiany jest na piedestale polskiej muzyki rozrywkowej. Lider grupy Akcent zaliczył właśnie kolejny nieprawdopodobnie udany rok w karierze, który zwieńczył wielki występ na końcoworocznej imprezie TVP. Mało kto wie, że podrygując na scenie do swoich hitów, kiedy obserwowały go miliony telewidzów, skrywał w środku wielką tajemnicę. Media: Zenek Martyniuk przeżył dramatyczne chwile tuż przed Sylwestrem. Zenek Martyniuk jest wielkim profesjonalistą, który będąc na scenie przeżył już niejedną sytuację. Dlatego też podczas jego występu w ramach Sylwestra TVP nie było po nim widać, że w jego rodzinie może dochodzić do poważnych problemów. Tuż przed wielką imprezą organizowaną przez telewizję publiczną media podały, że do aresztu trafił syn największego gwiazdora disco polo Daniel M. Portale internetowe od razu upatrzyły w nim Daniela Martyniuka, który miał już swojego czasu problemy z prawem. Pod koniec 2017 roku został zatrzymany przez stróżów prawa, a jego agresywne zachowanie groziło nawet 3 latami pozbawienia wolności. Media spekulują, że najnowsze doniesienia o 28-letnim Danielu M. również dotyczą syna gwiazdora. Poza rysopisem, wiekiem i danymi, zgadza się również miejsce zamieszkania, w którym doszło do awantury przed Nowym Rokiem. O awanturze w mieszkaniu Daniela M. i jego żony na nowym osiedlu w Wasilkowie poinformował nas internauta. Opowiedział, że pijany 28-latek nie chciał wpuścić do mieszkania swojej żony. Na miejsce zostali wezwani policjanci. To było w minioną niedzielę około godziny 18. Okazało się, że Daniel M. posiadał w mieszkaniu marihuanę, można przeczytać na łamach lokalnego serwisu Poranny. PL. Rzeczywiście, policjanci uczestniczyli w interwencji domowej w jednym z mieszkań we Wasilkowie. Mężczyzna został zatrzymany za posiadanie narkotyków, potwierdził rzecznik podlaskiej policji, nat.com. Tomasz Krupa, w rozmowie z wspomnianym wcześniej portalem. Policja oficjalnie nie potwierdza, że zatrzymany jest synem Zenka Martyniuka, jednak wszystkie przesłanki przedstawione w mediach mogą wskazywać, że to on. Daniel M. miał zostać wyprowadzony z interwencji w kajdankach. Jeśli sytuacja faktycznie dotyczy syna Zenka Martyniuka, to król disco polo ani przez chwilę nie dał tego po sobie poznać. Profesjonalizm gwiazdora jest wręcz oszałamiający.